stary, płacimy TZT. Pani tej maszyny się ucieszą. Tak więc bez dłuższego gadania widzimy się, jak dojadę na pole. Przejemy. Zobaczymy, czy podjadę pod tą górę. Ale fajnie też radę. To jest rozsek, on to pomyśla. Tyle co się wytłukł na tym polu, to zamieniłem się już z tatą. Mówisz, że jeszcze chcę posiedzieć Ruskiem, to się zamieniliśmy. I dzisiaj to można gruberować, bo padało. I robotę fajnie gruber robi. Śmigam 10 km na godzinę. Pod nie ma sensu szybciej, bo to szkoda maszyny. Szybciej się gdzieś ścierały elementy robocze.
I tak 1700 obrotów. Elegancką sobie pyka. Teraz czekajcie, jaka była szerokość robocza ustawiona. Czekaj, jak to było tak. Nie to. 4,50, dobra. 4,50 nieustawione i zobaczymy, jaką będziemy mieli dom. Jaką będziemy mieć wydajność. Nawrócę się, to włączę. A nie, słuszno się nawracam. A to już czego. W drugą stronę bym musiał nawracać, jak to nie musiał cofać. Dobra, cyk. I to było tu. Automatyczne. Pokazuje mi 2,90 hektara na godzinę przy prędkości prawie 10,5. Jakoś tam w miarę wydajność robi. Nie tak jak ostatnio, że 8, bo twardawo było. Teraz górka. On nie czuje tego agregatu. Górka, nie górka. Mokro czy nie mokro? Wiadomo, mokro to łapie poślizg, tak. Ale idzie. Jest po prostu dobrze dobrane. Ciągnik do maszyny trzeba dobrać tak, żeby w każdych warunkach sobie dawał radę. Takie 80%, żeby miał w normalnych warunkach wykorzystywanie mocy. Wykorzystanej mocy i tyle. Pojedę tu do doły po MDW. Łodźcie, kurczaki pieczone. Tam na tamtym poprzeczniaku kolejne odszczepy są wyrównane i nie ma takich szarpnięć. Będę musiał chyba tu też tak przelecieć, jakby tam gdzieś tam będą te większe dziury. Bieg wyżej. Pod górę idzie maszyna. Także robota idzie. To już tato zjechał. Wykończył to, co w siewniku tam mi zostało. A ja działam dalej. I tak to ja mogę robić dzisiaj. Elegancko szło. Aż się chciało robić. Tylko trochę za mało hektarów. Tak fajnie szła, to już koniec pola. Ale nic się to nie poradzi. Maszynka ogarnięta, oczyszczona. I bujamy się do domu. Daleko nie ma, bo niecały kilometr. Także co? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczekujcie kolejnych produkcji niebawem. Codziennie jakiś vlog się będzie nagrywało. Także do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!